W tym materiale wideo chciałbym się z Tobą podzielić tym, jak przebiega proces realizacji kursu fotograficznego. Od pomysłu aż do montażu końcowego i wykonania pewnych jeszcze dodatków. Tak więc pierwsze musi być pomysł. Skąd biorą się pomysły? Skąd wiem, że to ten kurs jest potrzebny? No, po prostu wynika to z błędów powtarzających się ciągle na zdjęciach, które są przesyłane na spotkania online. Czyli uczestnicy z całego świata przesyłają zdjęcia i co tydzień spotykamy się i zdjęcia ja lub moi współpracownicy omawiamy. No i tam ciągle pojawiają się dokładnie te same błędy. Wpadłem na pomysł, żeby zrealizować kurs technik pozowania i nawiązywania kontaktu z modelem, ponieważ sam miałem również takie problemy. Tak więc suma błędów uczestników kursów i moje doświadczenia osobiste składają się na program. Ale nie tak prędko, ponieważ ten program musi być takim zestawem przemyślanych porad i te porady muszą tworzyć jednolitą całość, mieć jakiś cel, więc musi być to przemyślane. Nie wystarczy po prostu zrobić zbiór luźnych porad, trzeba zaprojektować od A do Z ten cały proces nauczania, proces edukacyjny. Przyszedł czas na przygotowanie się do warsztatów, więc musiałem zatrudnić modelkę, musiałem zatrudnić operatora kamery. Również uczestnicy pomogli mi, uczestnicy warsztatów, podczas których odbywało się nagrywanie tego kursu, także były i warsztaty, i realizacja kursu jednocześnie. Do tego należało się przygotować, mieć rysunki, mieć pewne słowa gotowe, zdania, przykłady, wiedzieć, co chce się powiedzieć. Tak więc punkt po punkcie należało wymyślić, co w tym kursie ma być. To nie jest tak, że wychodzę po prostu na warsztaty i mówię z głowy. Można tak robić w niektórych sytuacjach, przy niektórych fragmentach kursu czy warsztatu, bo te fragmenty, elementy się powtarzają, ale jeżeli chodzi o całość, no to należało to zaplanować, zaprojektować. Kolejnym punktem jest realizacja, czyli zbierają się w jednym miejscu, gromadzą się uczestnicy, modelka, ja, operator kamery. Mam komputer, na którym wyświetlam zdjęcia. Ten komputer nagrywa screena, operator nagrywa materiał wideo i zdjęcia, które wykonuje i komentuje na bieżąco, tworzą zręb podstawy właśnie kursu. Kolejnym właśnie etapem jest montaż tego materiału wideo, który powstał podczas warsztatów. No i takim pierwszym podpunktem właśnie montażu jest synchronizacja, czyli muszę materiał wideo z kamery oraz ze screena, czyli tego materiału wideo nagrywanego na komputerze, który był podczas tej części teoretycznej, połączyć ze sobą tak, żeby dźwięk zgadzał się ze sobą, był zsynchronizowany, tak żeby można było przejść do następnego etapu, a tym etapem jest montaż wstępny. Kiedy mam wszystkie klipy posegregowane, poukładane ładnie na linii montażowej, muszę teraz usunąć wszystkie dłużyzny, przerwy, pomyłki, zbędne fragmenty. Tak więc ten klip wygląda po prostu jak poszatkowana sałata. I jest to taka podstawowa obróbka, którą porównałbym chyba do pielenia takiego bardzo, bardzo zapuszczonego ogródka. Tam po prostu nikt się nie bawi, wszystkie błędy są bezlitośnie wycinane, bez względu na to, czy po wycięciu będzie kilka sekund, czy kilkanaście sekund wypowiedzi, wszystko jest wypielone. Kiedy mam ten etap już za sobą, przechodzę do montażu zasadniczego. I tutaj zaczyna się największa zabawa. Przeglądam ten materiał cały i analizuję, czy trzeba tam coś jeszcze nagrać dodatkowo. Jakiś materiał ilustracyjny. Na przykład w tym kursie uznałem, że warto dodać takie zabawne scenki z moją córeczką, na których będzie pokazywała w bardzo dobitny sposób pewne zagadnienia i to urozmaici kurs, uzupełni go. Tak więc to są na przykład te dokrętki. Dodatkową kategorią stanowią przebitki, czyli
dodatkowe materiały ilustracyjne, które zbieram latami, gromadzę je, segreguję je tak, żeby mieć taką bazę ilustracyjną, która, no właśnie, zamiast gadania do kamery, można to zagadnienie dane pokazać, albo uzupełnić, albo w jakiś sposób zwizualizować. Więc są to wybrane materiały wideo z gatunku kompozycja, światło i trochę sprzętu jest, i trochę postaci. Tak, żeby było ciekawiej, żeby były bardziej zrozumiałe te zagadnienia. Poza materiałami wideo mamy również bazę zdjęć, które również są bardzo cennym źródłem informacji, zważywszy na to, że przez lata zajmowałem się fotografią ślubną, fotografią biznesową, czy fotografowaniem pracowników. Tak więc mam tutaj sporo zdjęć. Nie wszystkie oczywiście mogę użyć, czy w zasadzie no, większość nie mogę użyć, ale mam taką specjalną grupę zdjęć, którą mogę użyć, bo mam na to pozwolenie. No, szkoda, że nie mogę użyć wszystkich, no ale to wynika z umów z kontrahentami, którzy zamawiali u mnie zdjęcia, więc no nie wszystko mogę pokazać, albo mogę pokazać zdjęcia, niektóre są zanonimizowane, ale i tak tych zdjęć jest sporo. Mam przecież swoich modeli, Bruna, Olgę i Franka, i oni pomagają mi właśnie w realizacji tych kursów, pozując przed aparatem. Dodatkową kategorią są materiały edukacyjne, czyli plansze, które wyjaśniają w prosty sposób trudne zagadnienia. Plansze typu właśnie przed i po, tak lub nie. Również pewne rysunki, które nagrywam w przyspieszonym tempie, które ilustrują pewne zagadnienia. Tych gatunków materiałów edukacyjnych jest sporo, a w tym kursie najbardziej popularną taką formą jest tak lub nie, pokazująca właśnie, jak należy fotografować postać. Taki montaż zasadniczy trwa wieloetapowo. Pierwszy etap to są właśnie analiza, przejrzenie materiału, analiza pod właśnie kątem dokrętek, robię notatki, co tam jeszcze dodatkowo trzeba zrobić. Piszę konkretnie, jakie ujęcia mi są potrzebne. Wybieram z tego całego worka niezbędne przebitki. Tworzę dedykowane właśnie materiały edukacyjne lub wybieram również z mojej bazy danych materiały edukacyjne, które mogłyby pasować do tego kursu, i w zasadzie za każdym razem muszę przejrzeć i muszę przemontować po prostu ten kurs, także ten montaż zasadniczy jest tutaj najdłuższy i tak naprawdę jest realizowany co najmniej 4-5-krotnie i dokładam to, co właśnie tutaj powiedziałem, oraz żongluję widokami albo to z kamery, albo to właśnie ze screena. Czasem są dwie kamery, tak więc mogę żonglować podczas montażu z trzech źródeł wideo i tak przeprowadzam cały ten montaż zasadniczy. Kiedy już mogę otrzeć pot z czoła i powiedzieć uff, mam to już za sobą, następuje kolejny etap, czyli takie, można powiedzieć, wykończenie tego kursu. Nazwałem go montażem końcowym. Na tym etapie dokładam pewne sentencje, tak jak tutaj na tym kursie. Również dodaję napisy przenajróżniejsze. Formuję ten kurs właśnie w postaci już pojedynczych lekcji. Tutaj właśnie jest lekcja dotycząca rąk. Dodaję również przerywniki, czyli takie króciutkie, kilkusekundowe materiały wideo, które pozwalają odpocząć i oczom, i mózgom, żeby na chwilę po prostu się zwyczajnie oderwać od tej nauki. Dodaję w różnej formie, albo to w postaci mówionej, czy materiału wideo, albo w postaci, tak jak tutaj w tym kursie, planszy, informacji, czego się uczestnik dowie na tej lekcji. Na koniec jest podsumowanie, wybranie najważniejszych informacji, najważniejszych sentencji z tego kursu. Tutaj w postaci właśnie zebranych plansz, jak należy fotografować i układać i pozować ręce, a jak nie. I to podsumowanie ląduje później na początku kolejnej lekcji, tak żeby sobie przy oglądaniu drugiej lekcji przypomnieć, co było na pierwszej lekcji, czyli jest tutaj zachowany cały proces edukacyjny. Nie we wszystkich, ale w tym kursie jest również praca domowa i uczestnik ma za zadanie, na przykład w tym przypadku, wykonać trzy różne zdjęcia z poprawnym układem tylko i wyłącznie rąk. Ostatnim takim etapem jest dodanie ściągawki plus motywatora. Ściągawka jest to taki
plik PDF z wszystkimi najważniejszymi informacjami w skrócie, tak żeby uczestnik mógł sobie w wolnej chwili, nie sięgając do kursu, mógł sobie przejrzeć w smartfonie albo wydrukować. W tym kursie przewidziałem motywatory, kartki formatu A4 do wydrukowania i na tych kartkach mamy w miniaturkach wszystkie najważniejsze informacje zawarte. Uczestnik wycina te karteczki i przykleja sobie w różnych miejscach, tak żeby w życiu codziennym natrafiać na nie i żeby sobie tę wiedzę nie tylko właśnie w sytuacji nauki, ale w innych codziennych czynnościach życiowych sobie przypominał o pewnych zagadnieniach i również o pracy domowej, która ma być wykonana, bo bez robienia zdjęć oczywiście nie ma efektów. Opowiedziałem Ci właśnie o tym, jak robię kursy, jak to wygląda u mnie od kuchni, od pomysłu do montażu, do wypuszczenia takiego kursu, przedstawienia go światu. Staram się, żeby te kursy były wysublimowane, żeby wyrzucić wszystkie błędy, jakieś dłużyzny, żeby uczestnik się nie nudził, wzbogacać ten materiał wideo o różne dokrętki, przebitki, właśnie dodatkowe materiały edukacyjne, zdjęcia, różne przerywniki, tak żeby ta nauka była jak najciekawsza, żeby po prostu chciało się uczyć, a nie przysypiać na kolejnych odcinkach. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Ci za uwagę i życzę dobrego światła, dobrych pomysłów, dobrych zdjęć. Pozdrawiam Cię.